Zimowity, pełne. Dzień dobry. U mnie trochę popadało w końcu, bo susza była straszna. Zimowity kwitną w najlepsze i karmią owady. Słoneczko ładnie świeci. To się pięknie prezentują. Nie lubią deszczu, bo zaraz leżą. Tutaj mamy rozwar. Zobaczcie, będzie kwit. Obcięte nasienniki. Jeszcze raz będzie wydawał nam kwiaty. Niezbędne mi są nasionka. Wolę, żeby mi zakwit. Rozwar wysiewamy wprost do gruntu, gdy nasionka zaczynają się otwierać. A tu mamy, kochani, niecały rok od nasionka, wysiewane wczesną wiosną fuksja. Zobaczcie. Zakwitła tak samo jak mamusia. Jest to odmiana zimująca. I tak ładnie podrosła. Nasionek nie wydobywałam z nasienników, ponieważ są tak drobne. I całe nasienniki wsadziłam do ziemi, wciskając bardzo delikatnie, przysypałam i zraszałam ziemię. Czyli niespełna roczek. Nawet można powiedzieć 7 miesięcy i fuksja zakwitnie. Tu w najlepsze kwitnie sobie mamuśka. Ma jakieś 1,40 m, 1,50 m. W cieplejszych regionach, ale nie w Polsce, tam gdzie nie spada minus, to są potężne krzewy, a u nas niestety musi odbijać od zera. Lekki kopczyk ścina na całkowicie, aż po przymrozkach, jak pędy zmarzną, kopczykuje trocinami lub jakimiś suchymi liśćmi z paproci, z kan, tak żeby osłonić fuksję. A tutaj zawiązuje nam już nasionka. One będą dużo większe i będą bordowe. Także jeszcze troszeczkę poczekamy, ale nie będę zbierała, bo wiem, że powstaje taka sama jak mama. Tu mamy kolejną zimującą, ale w kolorze bieli. Z tej byśmy zebrali nasionka, bo powiem wam, rośnie tutaj, gdzie jest sucho i jednak bardzo źle sobie radzi. Jednak fuksja kocha słoneczko, ale teren musi być wilgotny. Zaczęłam ją podlewać, to ruszyła z kwiatkami. Również ta obok tutaj jest zimująca. O, tu już fajnie zawiązuje nasionka. Ale ta fuksja to jest genialna w ukorzenianiu. Jak już wcześniej mówiłam, obrywamy pęd, wsadzamy do wody, przepraszam, do ziemi. Ogołocamy ją z listku, zostawiamy tylko górną partię. Do ziemi ona się fajnie ukorzenia. Tu mam kolejną, czwartą wariegatę, która nie chce rosnąć i trzeba ją przesadzić. Jest tutaj zagłuszona, ponieważ pierwiastki mi się tak wysiewają, że ją zagłuszają, później światełka nie ma. No i bardzo bidno. Dwa pędy tylko do góry, ślimaki ją często podjadają, a więc czas ją przenieść. Chyba ją zabiorę do doniczki i będzie w donicy. W ogrodzie zimowym zaczęła kwitnąć świecznica, czyli choja różowa, i zaczyna nam pięknie pachnieć. A jak widać, zobaczcie, zapylacze są, coś tam poprzenoszą i znowu będziemy wysiewali choję, żeby tylko ładnie zawiązała nasionka. Moja z nasionka jeszcze nie zakwitła. Papirus wystrzelił do góry, przeniesiony w ogrodzie zimowym, ma dużo cieplej. Zobaczcie, jaki on wysoki. Nie mogę sięgnąć, jest na lekkim podniesieniu, ale wyrósł nam tutaj bardzo duży. Kupiłam sobie kolejnego, czyli mam już 3 odmiany. A jest to odmiana zaraz wam przeczytam, Nofretete. Jest taki niziutki, nie wiem, zobaczymy, czy taki zostanie, ale ma całkiem inaczej ułożone partie liści tutaj w koronie. Dostał wody, słoneczka, no i teraz tylko czekać na przesadzanie, bo trzeba go przesadzić. Pędy nowe są,
te liście pousychały w sklepie, była przecena i to prawie 30%, to jak to nie skorzystać z promocji. A całkiem w innym celu szłam do sklepu budowlanego. Drobno, bo drobno, ale kwitną ponownie przetaczniki. Zobaczcie, pościnałam przekwitnięte. Tutaj jeszcze, no niedawno przekwit, też zetniemy. I jak nie będzie przymrozków, będzie kwit. Przetaczniki ponownie zaczynają kwitnąć. Chodzi o ten akcent koloru na rabatce. Już takiego pięknego kwitnienia nie będzie, ale zawsze na tle zieleni ślicznie wygląda nowy kolor. Tu na tej rabatce pościnane były pyszne główki. Startują ładnie do góry. Będą zawiązywały nam kwiaty, chyba że przymarzną. Królują zimowity. Tam widzę, rozchodnik nam się po tym deszczu rozłożył. Trzeba wcisnąć mu kołeczka, podwiązać. No i nasza piękna barbulka. Ją owady nie opuszczają. Kolejną rośliną, która przyciąga owady właśnie o tej porze, to są marcinki. Bardzo owady je uwielbiają. Teraz dzień taki troszeczkę mamy wietrzny, więc owadów troszeczkę mniej, ale i tak są. Rozchodniki również przyciągają owady. Rozchodnika ścinamy, wsadzamy do wody i puści nam korzonki. Tak ukorzeniamy rozchodnika. Ścinamy kwiatostan do wody i będzie nowa sadzoneczka. Tutaj aster, czyli marcinek, delikatnie fioletowy, łączony z bielą. Stanowisko słoneczne, a wysokie odmiany warto przycinać lub sadzić przy podporach. Tu mam kącik, z którego wykopuję liliowce. Przesadzam jedno drzewko do wycięcia. Jest to dziczka czereśni, bo robi nam cień, będzie do wędzenia. A tu rozwija nam się kolejny aster. Będą mieli więcej słońca. Ten aster powinien mieć jakieś 1,50 m, 1,60 m, a ma 1,20 m, ponieważ był cięty w połowie sezonu swojego wzrostu, czyli gdzieś tak początkiem lipca można go już podciąć i on się ładnie rozkrzewi i będzie dużo niższy. Nie będzie nam się wykładał, będzie się jedynie bujał, tak jak teraz na wietrze. Kolor ma śliczny. Wiem, wygląda to nieestetycznie, ale tutaj tworzę nową rabatkę dla opuncji. Znoszę kamienie. Teraz one pomdlały, ale mówię wam, że to jest niebezpieczne zajęcie. Coś jak rozbrajanie bomby. Mimo z tego, że uważam, to i tak do tej pory mam nawet na tyłku kolce, nie wiem jakim sposobem, jeszcze troszeczkę mi zostało. Tutaj ukorzeniam te pędy żółtej. Strasznie się pomarszczyły, niektóre widzę chorobę grzybową mają, to pousuwam. Bardzo brzydkie się zrobiła, takie ładne były, ale to nic. Ładnie powstaną, będą nowe. Dużo członów mam poodrywanych, będę ukorzeniać. No i zabieram się za dalsze wykopywanie, bo muszę je pozabierać. Nie czas, ale nic im nie będzie. Odrodzą się jak feniksy, a tu pod drzewem będą miały suchutko. A słońce do godziny 15 niestety dłużej nie będą miały. Jeżeli po nocy, macie coś takiego, na całym trawniku mam, wszędzie mi ryje, wiecie co to jest? I jeż szuka robaków. Codziennie chodzę i nakrywam z powrotem, naprawiam trawnik. Jeże kopią za pędrakami, a ile skorupek znajduję, resztek skorupek, bo one fajnie tak chrupią sobie ślimaki, uwielbiają ślimaczki.
Ale jedyny ten właśnie minus, że niszczą mi strasznie trawnik, robią wykopki poprzewracane, a plus taki, że wyjadają pędraki. Cześć Wam, dzięki za spacerek, życzę Wam miłego. Pa.